Czy muzułmanie rzeczywiście nie popierają ISIS? Ten temat, fundamentalizmu ISIS, ten temat jest z pozoru oczywisty. No, chciałoby się powiedzieć, że nie, nie popierają, oczywiście, że nie popierają, walczą niektórzy z ISIS, niektórzy przed nim uciekają, więc o czym tu w ogóle mówić? No, nie popierają, tak? Ale rzeczywistość nie jest taka prosta. Wiemy, że ISIS rekrutuje bardzo wielu muzułmanów, nie tylko ze świata Afryki i Azji, ale również ze świata Europy, wśród Europejczyków muzułmańskiego wyznania. I cóż, no, ta rekrutacja przebiega łatwo, chociaż być w szeregach ISIS, no to jest trudny chleb, no jednak dosyć łatwo można w tych szeregach zginąć, bo są to ludzie okrutni, ale też nie można im odmówić oczywiście odwagi w swoim okrucieństwie, które można porównać z nazizmem na przykład, tak? Bo odbywa się tam ludobójstwo, są ludzie i podludzie, więc nie jest to fajne. Natomiast pomimo różnych manifestacji typu nie w moim imieniu, zadziwia mnie to, że pomimo działania różnych skrajnie fanatycznych, fundamentalistycznych organizacji w świecie islamu, świat muzułmański, te kraje, gdzie nie ma ISIS, albo gdzie jest słabo obecne, bo pewnie jakoś tam troszkę obecne jest prawie wszędzie, no więc te kraje się radykalizują. Są coraz bardziej fundamentalistyczne islamsko. Radykalizuje się Malezja, radykalizuje się Indonezja, radykalizuje się Pakistan, radykalizuje się, fundamentalizuje się religijnie Turcja, gdzie oczywiście tego ISIS jest więcej, jego zwolenników. Radykalizuje się Tunezja, która jest na skraju przepaści. Na razie jest jeszcze liberalnym krajem, ale w każdej chwili może się osunąć jakby w stronę tego, co na przykład dzieje się w Algierii, która też się radykalizuje. Libia, no trwają rozmowy nad powołaniem chyba piątego rządu i liczni czy nieliczni, w miarę liberalni mieszkańcy liczą na przewrót wojskowy, czyli na coś takiego, co stało się z prezydentem Sisim w Egipcie, że jakby powróciła władza wojskowych, która de facto ma chronić państwo przed skrajnym fundamentalizmem religijnym. W Egipcie to na razie się udaje, chociaż jestem pełen podziwu dla odwagi prezydenta Sisiego i dlatego, że żyje, prawda? Bo na pewno wielu fundamentalistów muzułmańskich, również Egipcjan, chce go zabić, jednak nadal on żyje. No więc to, że Egipt nie przypomina obecnie Syrii, jest w dużej mierze zasługą właśnie Sisiego. Jest zasługą zamachu stanu, który no, nie jest zbyt miły też swoją drogą, ma wiele ofiar. Część tych ofiar to są ludzie będący rzeczywiście fanatykami religijnymi, którzy by chcieli zamienić Egipt w Syrię, ale część tych ludzi są to ludzie niewinni, przypadkowe ofiary albo po prostu ludzie, którzy politycznie nie pasowali Sisiemu, a niekoniecznie byli fundamentalistami. No ale właśnie, dlaczego? Jak to jest? Dlaczego państwa muzułmańskie, a zwłaszcza ich ludność, tak? No bo państwo to państwo, no. Można narzucać różne rządy, czasem siłą. Tymczasem te rządy siłą narzucone raczej bronią świeckości, a nie religijności. No ale właśnie, dlaczego zwykli muzułmanie fundamentalizują się religijnie? Czy w tym momencie można wierzyć rzeczywiście w ich potępienie dla ISIS? Czy ono rzeczywiście płynie z głębi serca? Czy rzeczywiście mogą mówić nie w moim imieniu? Czy jest to tylko walka fanatyzmów z fanatyzmami? Fanatyczny ISIS kontra inni fanatycy jak Arabia Saudyjska.